witam serdecznie. W God of Warze. W poprzednim odcinku uwolniliśmy Tyra, ale uciekł i Atreus pobiegł za nim. Szwak. Myślę, że zaraz go dogonimy. Okej. Witam nowe osoby. Lećmy dalej. Dzięki, witam serdecznie. Atreusze! Odetnij mu drogę! Nieźle mnie teraz wytrzęsie, prawda? Oczywiście, że tak. Bum! Ostrożnie, bracie! Dostałeś mi frostem! No niezłe to było, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. Po prawej! Szlak. Chyba trzeba się go pozbyć w pierwszej kolejności, co? Za tobą, uwaga! Dobra, ciebie już nie ma. To już wszyscy. Znajdźmy młodego. Dobra, gońmy dalej. Gońmy dalej. A to co? Chyba nic nie będziemy mogli z tym zrobić. Szkoda. Okej, to nic. Tego też nie rozbijemy. Gońmy dalej. Pomożemy ci. Jest i Tyr. Zostawcie mnie w spokoju. Tyrze, przysięgam, że cię nie skrzywdzimy. Chcemy cię zabrać. Nie zbliżajcie się. Gdzieś, gdzie nie dopadnie cię odyw. Litości. To mój ojciec. My pomagamy. Nie powinno mnie tu być, proszę. Tylko go rozgniewam. Ojcze! Czy ty jesteś żołnierzem? Jesteś przywódcą? Opanuj się! Mój syn nas tu przyprowadził. Po ciebie. Widzisz go? Ty... Po co? Nie znasz mnie. Znam twoją historię. Pomogłeś gigantom. Chcemy się odwdzięczyć. My? My stąd wychodzimy. Idziesz z nami, czy nie? Masz. Widziałem twój posąg. Z włócznią. Pewnie przyda ci się... Laska? Nie. Doceniam troskę, ale... Nie trzeba. Ale... Dobrze.
uciekałem, bo często nie wiem, co jest prawdziwe. Czasem widzę, jakby... Nie ma się czego wstydzić. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Wy też go słyszycie? Chodźmy już stąd. Czujecie to? Wiatr wieje stąd. Może nie daleko jest wyjście. Jakimi imionami mam się do was zwracać? Jestem Atreus. Mimira już znasz. A to mój ojciec, Kratos. Czemu syn Spartanina przemawia w imieniu Jotunów? Urodziła mnie ostatnia gigantka w Midgardzie. Laufey? Laufey. Pamiętam to imię. Ona też pomagała. Ale odeszła do światła Alfheimu. Kolejna osoba, którą złamało więzienie asów, co? Nie wiem, czemu kojarzy mi się z Darylem z The Walking Dead. Pamiętacie może, jak nie pamiętam nazwy tej ekipy. Złapali go i chcieli go złamać, zamknęli w małej, ciasnej celi i non-stop puszczali tą samą piosenkę. W pewnym sensie Tyr był złamany w podobny sposób. Przejście. Wszystko dobrze? Wydają się znacznie silniejsze, kiedy się nie siedzi. Proszę, chociaż tyle. Wow. Ty musiał być niezłym zawodnikiem w latach swojej świetności, co? No, zbliża się Ragnarok. Mam nadzieję, że wiesz. Może będziesz chciał pomóc. Uwolniliście mnie po to, żeby wszcząć wojnę? Nie! Tyrze, dobrze cię znowu zobaczyć. Mimirze, co się z tobą stało? Poszedłem w twoje ślady. Zdrada, uwięzienie na wieki, ochytne tortury z rąk Wszechojca. Nie zasłużyłeś na taką karę. A ty? Porównanie z tobą i tak miałem całkiem dobry widok. Znaleźliśmy go wrośniętego w drzewo na szczycie góry. Żeby go uwolnić, musieliśmy... No, sam widzisz. Czysta przyjemność dla obu stron. Wszystko gra? Światło. Ja bardzo długo go nie widziałem. Przed nami są skały. W cieniu odpoczną ci oczy. Chodź. Powiedziałeś, że nadchodzi Ragnarok. Czy że Baldur? Baldur nie żyje. Odyn wysłał go, żeby odszukał w Midgardzie giganta. Ale zamiast niego Baldur znalazł Kratosa. A ja obiecałem tej dwójce, że poprowadzę ich na najwyższy szczyt światów. Jeśli utną mi głowę i przekonają Freję, że... Mirze, do Baldura. Właśnie miałem do tego przejść. Nie chodziło tylko o zabijanie. O, wróciliśmy nam okradła. Uważaj! Wszystko dobrze. Obronię cię. Za tobą, bracie! Gah!
trucizna! Chodźcie, zanim zlezie się ich tu więcej. Powinieneś był wziąć burzę i walczyć. Nie. Wyrzekłem się przemocy. Ale jesteś bogiem wojny. Dawno porzuciłem to życie. Jeśli Odyn rozpęta Ragnarok, naprawdę nie będziesz walczył? Nie będę, choćbym chciał. Czyli Odyn dopiął swego. Puszczam, że Tyr byłby silnym sprzymierzeńcem Kratosa, co? Dobra, wskakujmy. Zanim odpłyniemy, mówcie. Czego ode mnie chcecie? Mówicie o Ragnaroku. Chcieliście znaleźć Boga Wojny? Tego Tyra już nie ma. Atreusie. Ja... Wybaczcie. Jestem wdzięczny za ratunek. Ale jeśli chcecie, żebym poszedł na wojnę, albo do niej doprowadził, to mnie zabijcie. Ja już nie walczę. To przeszłość. Nikt cię nie zabije, bracie. Wolę zginąć, niż doczekać Ragnaroku. Nie chcemy wojny. Chcemy odpowiedzi. Nie wiem, jak wam pomóc. To nieważne. Giganci ci ufali. Takiego Tyra potrzebujemy. Chodź z nami. Dobrze. Proszę tylko o spokojną noc. I jakąś strawę. Zabiliście strażników, którzy ją nieśli. Bracie, może chciałbyś dokończyć historię? Zaatakowali nas synowie Thora. Zabiliśmy ich. Baldur próbował zabić Freję. Zabiłem go. Nie wspomniałeś o tym, że uwolniliśmy Walkirię i że nie ma już gigantów, ani o tym, że nazwali mnie Loki, ani o ołtarzach. Nie ma już gigantów? Gdy dotarliśmy do Jotunheimu, wszyscy byli martwi. Martwi? Myślicie, że Odyn? Nie wiemy. To idealny moment, żeby się stąd zabrać. Wow, co to jest? Posiłki z Asgardu. Einherjerzy będą badać sprawę mojego zniknięcia. No nie są łatwymi przeciwnikami. Podróżują pomiędzy światami po niebie? Odyn ma w rękawie asy, o jakich nam się nie śniło. Spadają też na Nidavellir. Krasnoludy są bezpieczne? Nie mamy czasu się nad tym zastanawiać. Idziemy. Już. Dobra, nie ma litości. Tu można przesumować łódką. Czy da się tutaj coś jeszcze znaleźć? Chyba nie. Tam zgarnąłem.
Tyrze? Słyszałeś może kiedyś, żeby prawda. Giganci wspominali o Lokim? Niestety, to imię nic mi nie mówi. Giganci są... byli wyjątkowo skryci. Rozumiem. Może kiedy odpocznę. Tych historii naprawdę słucha się bardzo przyjemnie. Nawet nie chcę się śpieszyć. W drzewie. Panie Tyrze, naprawdę żyjesz? Żyję? Na pewno? Dobra. I jest zmęczony. Obiecałem mu posiłek i pokój z łóżkiem. A, oczywiście. Zobaczymy, co da się zrobić. Zapraszam do środka. Zaraz przyjdziemy. Niech mnie! Myślałem, możemy porozmawiać? A jednak, o dalszym planie? Coś powiedzieć. To złożona sprawa. Porozmawiamy rano. Ach, no dobra. Niech będzie rano. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! No! Ach, znacznie lepiej. Dziękuję. Widzisz? Wyśpij się, Tyrze. Ja już się kładę. Dobranoc. Dobrze. Tyrze. Słyszałem, że coś ci obiecano. Zobaczmy, gdzie możemy cię położyć. Proszę za mną. Hej! Zobacz, co dla ciebie mam! Na pewno nie będziemy nikomu przeszkadzać. Usiądź ty sobie, a ja przygotuję pokój. Zbudowanie łóżka dla kogoś tak wysokiego trochę... A więc tylko tyle zostało z Tyra. W moich stronach mówi się o takich, że życie nieźle ich przeczołgało. No to prawda. Jak nas wszystkich. Prawdziwy z ciebie filozofii. Tylko tam się odnajdę. Filozofii, okej. Może coś zjeść? Co my tu możemy zrobić? Suchar? Albo jakiekolwiek czerstwe pieczywo, ale ze szczyptą soli. A, sprawdzę, co mamy. Okej. Założony ten. Próbujmy może ten. Ostrza chaosu. Nie, myślę, że zostanę przy tym, co mamy. Tarcza. Zostanę przy tej, która jest. Okej, myślę, że na razie. Może dziś wreszcie zasnę tak głęboko. Pierwszy raz na wolności. Z dala od wzroku Wszechojca. No, na pewno jest to dla niego... ciężkie przeżycie. Okej. Zobaczmy, co Mimir ma nam do powiedzenia. O czym myślisz, bracie? Myślę o tym, że chciałbym, żeby było jak dawniej. No... mógłbym się wspinać na drzewa. Czasu niestety nie cofniesz. Chciałbym, by Atreus nie był tak... porywczy. Martwię się o jego bezpieczeństwo. Wiem, bracie. Ale trzymanie go na smyczy niczego nie zmieni. Najlepiej uczymy się na własnych błędach. Takich jak choćby uwolnienie Tyra. Nie widziałem jeszcze faceta w takiej rozsypce. Daj mu trochę czasu. Za dużo wymagasz. Tak, możliwe. Szkoda, że Freja życzy ci śmierci. Byłaby potężną sojuszniczką. Nigdy nią nie będzie. Wiem,
Tak tylko mówię. Nie możesz spać. Nie możesz się tak zakradać. Muszę wpaść do Midgardu. Co? Bez mnie? Mieliśmy współpracować. Wiem, ale to nie będzie miła wizyta. Odwiedzam starą znajomą. A, rozumiem. Albo możesz też na przykład do niej nie iść, ponieważ ona chciałaby cię zamordować. Nie zrobi tego. Słuchaj, to naprawdę piękne, że wierzysz w dobre intencje innych i chcesz, żeby tak pozostało, więc na początek może byłbyś tak miły i nie dał się zabić. Potrzebujemy jej. Trzeba spróbować. Pewna jesteś? Mam inne rozwiązanie, znacznie mniej ryzykowne, które też może ci dać odpowiedzi. O czym ty mówisz? O znajomym, którego dawno nie widziałeś. Bardzo wielkim znajomym. Jormungand? Znalazłeś go? Może ci pokażę. To i tak po drodze do mściwej bogini, która chce cię zabić, więc po spotkaniu z wężem zdecydujesz, co dalej. Czyli wiesz, gdzie jest Freja? Nie, nie. To znaczy tak, ale słuchaj. Pogadajmy z wężem, a dopiero potem nie zabiorę cię do Frei. Brzmi dobrze? Okej. Młody jest odważny. Dobrze, że wziąłeś klucz Yggdrasilu. Wybiegłem z domu bez swojego. Tak szybko zmęczyli cię goście? Co? Nie. Chciałem zaczerpnąć powietrza. To wszystko. Cóż, mam nadzieję, że lubisz zimno. Wstąpimy najpierw do twojej chaty? Chcesz zabrać futrza z tego przyjaciela? Nie. Nie powiedziałem ci. Fenrir zdechł. O. Przykro mi to słyszeć. Jak na wilka, był zawsze... bardzo czysty. Dzięki. No tak. Przytuliłbym cię, ale oszczędźmy sobie takiego ryzyka. Okay. Wiesz, poczułem coś okropnego w okolicy wieży Helheimu. Wiesz, jak tam dotrzeć? Jest zaraz za wioślarzami. Ale to dlatego myślisz, że Jormungand jest w pobliżu? Wiem, czym zapachniało. Jasne. Wiesz, dużo się wydarzyło. Potrzebuję odpowiedzi. Będąc szczerym, nie spodziewałem się, że Kratos i Atreus rozdzielą się w jakimś momencie. Także jest to fajnym urozmaiceniem gry. Oczywiście zgarnijmy srebro. Jak myślicie, tam jest posąg, resztki tak naprawdę posągu, czy hełm giganta, skrzyneczka. Skrzynia! Nie tak łatwo, co? Cicho bądź! Okej. Chociaż nie sądzę, że... uderzanie łukiem jest najlepszym, co mógł zrobić. Okej. To co się działo? Aha, czyli ojciec twierdzi, że rzuciłem czar, gdy zdechł Fenrir, ale nie mam pojęcia, o czym mówi. Nieświadome rzucanie zaklęć? Dość niepokojące. Nie, to Kratos może je palić, co? A, dźwig nie działa. Nieświadome rzucanie zaklęć to nie wszystko. Zmieniłem się w niedźwiedzia. Niedźwiedzia? Czyli że się śliniłeś? No, ale straciłem kontrolę. Nikt nie zna się na magii tak jak Freja. Może mi pomóc. Ale to magia gigantów. Dobra, zrobimy po twojemu. Wielki, jadowity wąż brzmi dużo lepiej. Jest... jadowity? Pierwa!
to jest? Czy jest tam inne przejście? Tędy raczej nie. Nie, chyba nic tutaj nie zrobimy. Czy jest inna droga? Zobaczymy. Pewnie nie tędy. Wątpię, żebyśmy tu wrócili. Stąd może. Też nie. Biegnijmy dalej, cóż. To na pewno będziemy mogli rzucić. Żużel, okej. Okay. Strzel, fecz! Widzę na tej dźwięku. Tak. Możesz być dumny. Jestem dumny. Okej. Okay. Utknęliśmy. Skąd tu się wzięło ramię Tyra? Znajdź nam drogę? Wow! Jakbyś już to wcześniej robił. Okay. Nie. Nie, tutaj też nic się nie zmienia. Chyba coś jest ukryte przy wioślarzach. Gdybym tylko mógł to spalić. No, gdyby tylko był tu twój ojciec. Nie o to mi chodziło. Jelko! Nie widzę stąd drugiej strony panelu. A ty? Może musisz się wyżej wspiąć? Okej, okay, możliwe, możliwe. Oczywiście, że tak, co? Skąd tu ramię Tyra? Twój jakie ojciec to miał proste. Półtora w dług krwi. No i spłacił go. Wow, wspaniała historia. Przy okazji, czy to się może powtórzyć? Ten twój nagły, niekontrolowany niedźwiedzi szał? Nie wiem. Mamy towarzystwo. Pomożesz? Przecież to chodzący brud. Nie musisz ich dotykać. To zmienia postać rzeczy. Dobra, to do dzieła. Dielfo! Dostrzega tu prawdziwy gór! Dałoby się pomóc. A, rozumiem, dobra. Tylko... A to cwani. A, już krytyż. Szlak. Jelpa!
tak, na wszelki wypadek. Dzięki, że poświęciłeś tyle skarbów ze swojej torby. Inaczej byś sobie nie poradził. Tak, z pewnością. No i wszystko. Okej. Co my tu możemy zrobić? Tam jest coś ciekawego. Nic to nie zmienia, co? Chodźmy więc. Czy jest tu jeszcze coś? Szlak! Nie. Dźwig chyba się zepsuł. Możesz to naprawić, nie? Czy tylko twój brat ma talent do takich rzeczy? A z waszej dwójki tylko twój ojciec ma mięśnie? Jeśli powiem tak, to potwierdzi się, że tylko Brock ma talent. No, ruszajmy. Nie zauważyłem, ale nie mówcie mi, że on to... tą dźwignię wyjął ze swojego plecaka, no come on. Czemu tak się dziś stresujesz? Po prostu troszczę się o tych, którzy są mi bliscy. Dzięki temu omijają ich nieszczęścia. Freja mnie nie skrzywdzi, a Jormunganda pewnie w ogóle nie zobaczymy. Zresztą on mnie lubi. Pożarł mnie tylko raz. Starannie wymazałem ten fakt z pamięci. No, jesteśmy. Okej, myślę, że dalszą część historii poznamy w następnym odcinku. No. No i nie ma go. A próbowałeś go wezwać? Od razu zadaliśmy wróg. Ale ja nie mówię o rogu. Jormuteium! Senu! Wcale nie dziwne. Magia gigantów. W tej grze jest wyśmienita. Będziemy cię już zatrzymywać. Pogadane. Ten las. Co to może znaczyć? Że powinniśmy zostać w domu. Wracajmy.
zamarzły. Może dam radę. Przydałby się Kratos. Lepiej zostaw to mnie. Jaki ty właściwie miałeś plan? Wparować do kręgu Rady Walkirii i liczyć, że Freya będzie w dobrym nastroju? No, właśnie powiedziałeś mi, gdzie jej szukać, więc tak. Dokładnie tak zrobię. Kurwa. Nie mów Brockowi, że przekląłem. Jest nie do zniesienia, kiedy triumfuje. Zrozum. Baldur chciał ją zabić. Nie mieliśmy wyboru. Nie wiem, czy ona podziela to zdanie. Nie zamierzam jej pytać. Zresztą strzały były od ciebie. Masz całkowitą rację i dlatego tym mocniej apeluję, żeby tego nie robić. Znaleźliśmy trochę komponentów. Tak, na wszelki wypadek, żeby nie zaatakowali za pleców. Żelazo i strzępy bestii. Ponownie strzępy bestii, sorry, maszteczka. Wystarczy mi już emocji na ten dzień. Nie ma opcji. Już tak blisko. Dobra, chodźmy dalej. O nie. Chociaż to, co czeka nas dalej, myślę, zobaczymy już w następnym odcinku. Także dziękuję serdecznie za uwagę. I do zobaczenia przy następnej okazji. Czołem!